Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku interview. Interview to taka forma bardzo, bardzo live, face to face, ale czasem decydujemy się jednak na rozmowę online. Tak będzie również dzisiaj. Naszym i Waszym gościem jest dzisiaj Marek Zmysłowski, przedsiębiorca, inwestor, człowiek z pasją szczególnie do kontynentu afrykańskiego, na którym bywa bardzo, bardzo często. Cześć Marku, witam serdecznie. Cześć, witam, cześć Rafał i cześć. Witam wszystkich słuchających, oglądających. Marku, Afryka, taki temat w sumie rzeka, choć rzek w Afryce i gór i przeróżnych przestrzeni bardzo ciekawych nie brakuje. Powiedz mi, co cię skłoniło do tego, żeby akurat zainteresować się Afryką pod kątem takim technologiczno-inwestorsko-biznesowym, bo w tym obszarze poruszasz się przez ostatnie lata właśnie w Afryce. Tak, to już będzie ponad 8 lat. W Afryce Subsaharyjskiej. Natomiast w moim przypadku to był zupełny przypadek. Pracowałem dla funduszu inwestycyjnego, który miał obraną bardzo konkretną strategię na Afrykę, a ja, będąc Polakiem, który bardzo chciał zrobić międzynarodowy biznes, po prostu zgodziłem się na, nie wiedząc, co mnie czeka. I u mnie to miał być półroczny kontrakt na popracowanie trochę na rynku nigeryjskim. No i z pół roku zrobiło się 8 lat, bo się przy okazji zakochałem i w ekonomii, i w rynku, i w ludziach, i tak dalej. Czyli Afryka stała się takim twoim portem docelowym na dłuższy czas, rozumiem, tak? Tak, no już prawie dekada. I tak naprawdę do początków tego roku 100% mojej działalności biznesowej przez tą prawie dekadę to był kontynent afrykański. Powiedz, jaki obszar mniej więcej w Afryce, żebyśmy mogli narysować tą mapę twojej podróży przez ten kontynent technologiczno-biznesowy, gdzie zakotwiczyłeś, w którym miejscu? Tak, ja jestem akurat w domu rodzinnym w Polsce, bo mnie spotkał lockdown, nie mam za bardzo jak wrócić do RPA. I też nie do końca bym chyba chciał, troszeczkę chcę przeczekać, ale o tym to jest inny temat. Ja się skupiłem na Afryce Subsaharyjskiej, angielskojęzycznej, bo Afryka to jest przecież ogromny kontynent, miliard ludzi, 54 kraje i tak dalej, to ciężko to jest w ogóle ogarnąć. Nazywanie w ogóle Afryką tego ogromnego miszmaszu jest trochę nie fair dla tego kontynentu i generalizowanie takie. U mnie zaczęło się wszystko od Nigerii, który jest takim rynkiem reprezentującym w obiegowej opinii największy potencjał długofalowy, ale też pokazujący najwięcej problemów. Czyli to jest tak jakby najbardziej ekstremalne na obu skalach. Dalej przyszła w moim przypadku Kenia, która jest takim hubem na Afrykę Wschodnią. Afryka Wschodnia i Zachodnia bardzo od siebie różne z wielu powodów. A później, żeby dokończyć to bardzo kluczowe dla mnie stał się rynek Afryki Południowej, bo Afryka Południowa to też jest zupełnie inny ekosystem, ale dla mnie te trzy kraje to są trzy główne huby afrykańskie, gdzie mogę dogadać się po angielsku, bo jest to jeden z języków urzędowych i tam wiele plemion w ramach jednego kraju nawet między sobą rozmawiają po angielsku. Mhm. Nigdy nie skupiłem się za bardzo na krajach typu Kamerun czy Senegal i paru innych, które są bardzo ciekawe, czy oczywiście Egipt, Afryka Północna, bo tam jednak trzeba znać język albo francuski, albo arabski, żeby rozumieć, co się dzieje na miejscu. Tak. No Afryka, tak jak powiedziałeś, to zupełnie rozstrzał przez wszystkie możliwe, nie tylko, no nie, może nie wszystkie możliwe, ale bardzo wiele i stref czasowych, i religii, i przeróżnych przyzwyczajeń, czy nawet stereotypów. Właśnie o tych stereotypach chciałem z tobą porozmawiać, bo też afrykański kontynent to na przykład właśnie Maroko, to właśnie klimaty bardziej związane z rynkiem arabskim, ale też mocny obszar na przykład dla ekspansji chińskiej. Jak to teraz wygląda? Dla kogo ta Afryka jest atrakcyjna? Bo myślę, że sama w sobie atrakcyjna może być bardzo dla wielu osób. Mm-hmm. No, poruszyłeś temat Chin. Chiny zdecydowanie z mojej perspektywy tę Afrykę już niejako wygrały. To jest mocarstwo, które sobie po prostu najlepiej radzi w meandrach afrykańskiej polityki czy afrykańskiego biznesu. Z bardzo prostego powodu. No, Nigeria dzisiaj to są po prostu Chiny jakieś 30-40 lat temu. Oczywiście przyszłość rozwoju Nigerii będzie zupełnie inna niż przyszłość rozwoju Chin. Mam tam zupełnie inny układ polityczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak ja mam do czynienia na co dzień z przedsiębiorcami z Chin, czy z firmami dużymi chińskimi, a wiadomo, że każda duża firma jest pod wpływem rządu chińskiego, to
Oni są po prostu do wszystkiego przyzwyczajeni i przygotowani na wszystko. Ja zawsze używam, wybacz moje tutaj określenie dość prosto z ulicy, że inwestorzy, przedsiębiorcy z Afryki mają jaja, wiedzą sobie, jak sobie radzić w biznesie, czy też mają jajniki, natomiast im brakuje kapitału i technologii. Kapitał jest, ale ludzie, którzy mają w Afryce pieniądze, nie do końca chcą inwestować w biznesy, oni bardziej inaczej zarabiają pieniądze. Jest duży problem z korupcją i kradzieżą w Afryce, jak zapewne wszyscy wiemy. Europejscy przedsiębiorcy i inwestorzy mają jak najbardziej technologię i mają dostęp do kapitału, natomiast im brakuje tej takiej odwagi, tych tak zwanych jaj czy jajników na miejscu, żeby sobie poradzić z tym chaosem, z tą korupcją i częstymi problemami infrastrukturalnymi, które dla typowego europejskiego przedsiębiorcy są po prostu kosmiczne. To, że trzeba zapewnić sobie dwa generatory, bo inaczej nie będzie prądu w biurze i tego typu problemy. Prawda? Natomiast przedsiębiorcy z Chin mają i dostęp do technologii, i dostęp do kapitału. I też im się mają chce. Też, im się chce, no bo muszą jakby się rozszerzać geograficznie, bo w Chinach się robi już ciasno dosłownie w przenośni. A jednocześnie wszystkie problemy, które na co dzień spotykają w takiej Kenii, czy w Angolii, czy w Nigerii, to oni już mieli to przerobione. Jak Alibaba powstawała w latach 90. w Chinach, to tam stosunek 1% bodajże Chińczyków miał dostęp do internetu w ogóle. A w tym momencie w Afryce mamy już kilkanaście, tak średnio. Także Afryka już startuje z wyższego pułapu, jeśli chodzi o ten konkretny współczynnik. Mm-hmm. Ale też się tak mówi wiele właśnie o szansie Afryki i mówi się już od wielu lat jakby o tym i chciałem też tak prowokacyjnie cię zapytać, czy to jest taka szansa nadal wielka, taki bardzo mocny potencjał, który może zaowocować w przyszłości naprawdę dużymi, grubymi biznesami, czy to jest, jak twierdzą niektórzy, taka przepalona czy przeinwestowana szansa, że po prostu się nie da, że po prostu to był taki hype, który przez moment faktycznie funkcjonował i tą szansę wielu inwestorów widziało, ale jednak to nie to, jak sądzisz? Mm-hmm. A żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy sobie ustalić ramy czasowe, bo to wszystko zależy od naszego horyzontu inwestycyjnego. Jeśli zakładamy, że zarobimy pieniądze duże w ciągu kilku lat, jak to ma miejsce w biznesach takich popularnych, technologicznych w Europie czy Stanach, to absolutnie nie ma miejsca w Afryce. Kilka tutaj jest rzeczy, które trzeba trochę od rozpakować. Po pierwsze, Afryka miała zdecydowanie zbyt zły PR przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Oczywiście Zachód popełnił masę błędów. Najpierw sposób, w jaki skolonizował Afrykę, a potem sposób, w jaki zdekolonizował Afrykę, który był pewnie jeszcze gorszy niż sama albo kolonizacja. Albo jak narysował granice w Afryce, tak. Prawda, które wielokrotnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście, że tak, dzieli rządź, po to łączysz skonfliktowane plemienia w jednym kraju, żeby móc trzymać nad tym kontrolę z zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Poprzez bardzo źle zarządzany proces wspierania Afryki tak zwanymi funduszami pomocowymi, prawda? One były najpierw nakierowane na pomoc bezpośrednio rządom, potem na infrastrukturę, tam się wpakowało kilkadziesiąt trylionów dolarów i nic z tego nie ma. O tym można pisać książki i mądrzejsze osoby o tym piszą. Natomiast jednym z aspektów tego problemu było to, że wszelkiego rodzaju fundacje charytatywne, często ogromne korporacje, przedsiębiorstwa, trochę za mocno rozkręciły tą maszynkę marketingową, która sprawiała, że jak myślisz, mówisz Afryka, to myślisz reklamy dzieci z dużym brzuszkiem w telewizji, po to, żeby właśnie te fundacje dalej działały. I to bardzo odstraszało biznes, inwestorów i tak i przedsiębiorców. I to jest taka trochę samo spełniająca się przepowiednia, że jak jest źle, to nikt nie przyjdzie. Więc kilka lat temu dużo czołowych firm konsultingowych postanowiło challenge'ować ten negatywny PR Afryki i skupić się na pozytywnym PR-ze Afryki. I jak spojrzysz na ten PR sam w sobie, ty właśnie ten hype, o którym ty mówisz, to, że tam rośnie siła, rośnie klasa średnia, Afryka rośnie dzięki popytowi wewnętrznemu, 7 najszybciej rosnących gospodarek z 10 na świecie to jest Afryka i tak dalej, to oczywiście ten PR sam w sobie jest troszeczkę przerysowany i zbyt kolorowy, ale on był taki celowo, żeby stanowić przeciwwagę dla tego zbyt negatywnego PR-u odstraszającego niejako Afrykę przez te dziesięciolecia nakierowanego na agencje charytatywne. I trochę był potrzebny ten PR pozytywny, bo jak mówisz, że jest dobrze, to ściągniesz inwestorów, oni przyjdą z pieniędzmi i może sprawią, że rzeczywiście będzie lepiej. Natomiast zdecydowanie trzeba tutaj powiedzieć, że Afryka nie rośnie tak szybko, jak im się wydaje.
że definicja klasy średniej w Afryce nie ma nic wspólnego z definicją klasy średniej w Europie. Żeby w Nigerii być zaklasyfikowanym jako przedstawiciela klasy średniej, to bodajże musisz zarabiać więcej niż $20 dziennie i już jesteś zaklasyfikowany jako klasa średnia. W Polsce byłbyś pewnie, czy w Niemczech byłbyś poniżej granicy ubóstwa, prawda? Dalej, mówimy bardzo dużo o tych makroekonomicznych współczynnikach typu miliard młodych ludzi, 200 milionów w samej Nigerii, to ta społeczeństwo musi się rozwijać, będzie się uczyło, będzie pracowało, no ale pytanie, kto tam przyjdzie, kto będzie budował te miejsca pracy. Wygląda na to, że Nigeria trochę przespała, znaczy nie przespała, spóźniła się na globalizację, z której tak bardzo skorzystały Indie. Tam powstały te centra outsourcingowe. W Nigerii nadal brakuje prądu czy dobrego łącza internetowego, a bez tego nie zbudujesz prostego call center. Kolejny problem, rozwarstwienie społeczne, które jest na taką skalę, jakiej nie ma nigdzie indziej na świecie. Na 200 milionów ludzi w Afryce, przepraszam, w Nigerii, tylko 2 miliony, czyli taka Warszawa, zarabia więcej niż $1000 miesięcznie. Także masz rynek ludzi, którzy zarabiają powyżej 4000 zł o wielkości Warszawy. Także tutaj nie zbudujesz ogromnego biznesu, sprzedając produkty albo towary troszeczkę droższe. Tutaj jak chcesz teraz się bardzo szybko rozwijać, to musisz iść w produkty o bardzo niskim price pointie. Najbogatszy człowiek w Afryce dorobił się na cemencie i cukrze. I to o czymś świadczy. Także jak najbardziej mamy ogromny rozwój tego kontynentu, ale ten rozwój się dzieje tylko i wyłącznie w kilku sektorach. A cała reszta niejako czeka. Technologia zdecydowanie nie rośnie szybko w Afryce. Technologia w Afryce rośnie bardzo wolno, bo co z tego, że każdy ma komórkę, jak mało kto może coś cokolwiek przez tą komórkę kupić. Więc ta technologia się bardzo szybko rozwija, bo każdy musi mieć komórkę i ludzie w Afryce bardzo chętnie adoptują nowe technologie, ale żeby oni mogli coś przez tą komórkę potem kupować, to trochę czekamy na to, żeby poprawiła się w Afryce polityka, ekonomia, klasa średnia wzrosła. I wtedy technologia trochę zgarnie te swoje, zrobi żniwa. Natomiast na chwilę obecną, podam Ci przykład, w technologii w Afryce tak naprawdę rośnie tylko fintech, bo fintech to jest jedyny produkt technologiczny. Dokładnie. Tak, z którego każdy może korzystać, niezależnie od tego, jaki biedny, że tak powiem, jesteś, bo na jakimś etapie będziesz chciał komuś przelać pieniądze, bo pożyczyłeś od kolegi, być może ktoś Ci w końcu tą pensję przeleje, gdzieś Ci musi ją przelać, być może będziesz musiał pożyczyć jakieś pieniądze. Także to jest taki typowy produkt, który jest masowy, a cała reszta, mój biznes, w którym ja siedziałem przez wiele lat, czyli e-commerce i online travel, rezerwowanie autobusów, hoteli, samolotów, sprzedaż ciuchów czy elektroniki przez internet, no to my celowaliśmy w ten 1% tak naprawdę. Dlatego musieliśmy otwierać 17 krajów w ciągu 3 lat, żeby ten rynek docelowy sobie zwiększyć. Okej, okay, mówisz o fintechu, o tej branży związanej jednak z przelewaniem pieniędzy, z operacjami finansowymi, ale mówi się też, że właśnie tego rodzaju obszary to jest właśnie wielka szansa Afryki, a nawet więcej, że wszystko to, co w tym momencie testuje świat bądź wprowadza świat na kontynentach, możemy powiedzieć, bardziej rozwiniętych, Afryka byłaby takim najlepszym poligonem, czy takim najszybszym rynkiem, gdzie to będzie rosło na tyle szybko, że potrafiłoby wyprzedzić w krótkiej perspektywie czasowej nawet właśnie rynek chiński, który jak wiemy, no kompletnie odjechał w finansowy, fintechowy kosmos reszcie świata. Czy faktycznie Afryka jest takim fintechowym poligonem dla najbardziej kosmicznych, najbardziej zaawansowanych rozwiązań na ten moment? Tak, to jest bardzo duża szansa dla Afryki. Tak naprawdę jedna z niewielu, żeby to Afryka zdominowała w czymś świat. Mówię o krótkim okresie inwestycyjnym. Wynika to z dwóch rzeczy. W Afryce nie ma, jak mówimy o fintechu, no to zawsze wchodzi do dyskusji temat statusu quo, czyli systemu bankowego, który lubi wszystko kontrolować i jest przestarzały. No to jest problem, załóżmy, Europy, tak? Żeby zrobić szybszą adopcję technologii opartej na blockchainie, to trzeba przede wszystkim dokonać dysrupcji tego systemu bankowego, który będzie walczył o przetrwanie. W Afryce systemy bankowe są młode, są jeszcze nieduże, więc o wiele łatwiej je zmieniać, bo one po prostu same jeszcze sobie niewiele kontrolują. Dlatego Facebook, jeśli dobrze pamiętam, robił test swojej waluty opartej na blockchainie Libry, bodajże w Nigerii najpierw, chyba w Brazylii. Druga rzecz, rządy działają mniej efektywnie, również od strony legislacji, więc trochę
więcej takim koncernom testującym różne nowe produkty uchodzi. Wolno. Wolno, tak. Z uwagi na to, że prawo nie jest gotowe i czasami tam też nie ma komu za bardzo tego pilnować, bądź można się łatwiej z rządem dogadać na jakiś test, jeśli się odpowiednio dużo zapłaci jakiegoś cła czy podatku i tak dalej. Więc takie rzeczy przechodzą szybciej. Natomiast dlatego koncerny często testują, tu jako przykład użyję Facebooka, Libry i Nigerii. Natomiast z drugiej strony, z uwagi właśnie na to, że systemy bankowe tak słabo działały, znaczy nie tyle słabo, one są nowe i działają już dobrze, ale ich adopcja jest bardzo niewielka, bo są jeszcze młode, to jest to pole do popisu dla różnego rodzaju startupów, które muszą rozwiązywać problemy jakby od zera, no bo no to podam przykład internetu, tak? Nie, w Lagos przeskoczyliśmy od razu na LTE, tam nikt się za bardzo nie bawił w jakieś kable pod ziemią, bo ich się ciężko buduje, dlatego w Lagos internet w centrum miasta był szybszy już o wiele wcześniej, LTE było przed Warszawą, prawda? I jest o wiele lepsza jakość niż takim San Francisco na przykład. I to jest podobnie z fintechem, że się buduje jakby rozwiązanie od nowa, nie trzeba walczyć ze starymi. I podam kolejny przykład, jest taki software z obszaru sztucznej inteligencji MIGO z Nigerii, który zbudował systemy podejmujące decyzje albo wspomagające decyzje bankowe a propos tego, komu udzielić pożyczki. No bo w Europie klasycznie patrzysz na kontrakt o pracę, patrzysz na przelewy bankowe i udzielasz pożyczkę, tak? Czy warto komuś dać pieniądze, a czy też nie. Tak. A w Nigerii tak się nie da. Osoby, które windykują potem, komornicy nie działają, nie ma za bardzo sposobu na wymaganie tych pieniędzy, więc ryzyko jest o wiele większe, a dwa, nie ma takich, nie można używać klasycznych metod sprawdzania tego, czy lokalny Nigeryjczyk może uzyskać kredyt, jest warty zaufania, czy też nie. Więc ten startup wymyślił agregowanie informacji na temat aktywności w social media albo aktywności w telefonie komórkowym. Jak często się doładowuje swoją kartę, bo 99% to jest karta prepaid. Jak często ma się niski poziom konta, jak często się dzwoni do jakiejś określonej grupy ludzi. I na przykład na podstawie tych dwóch punktów danych ten system sugeruje, czy warto dać komuś kredyt, czy też nie. I po testach się okazało, że oni są bardzo precyzyjni a propos tego, komu warto dawać pożyczki, a komu nie. I wiele, nie wiem ile dokładnie, ale kilka nigeryjskich banków zaczęło korzystać z tej technologii i ten startup w tym momencie już wszedł do Brazylii. Aż powiem Ci tutaj, że faktycznie, tak jak mówisz, więcej wolno, myślę, wielu organizacjom wchodzącym na rynki afrykańskie, choćby na nigeryjski, bo spróbuj przetestować tego rodzaju rozwiązanie w krajach z bardzo podwyższonymi już w tym momencie parametrami zachowania tożsamości, prawda, i tak dalej, w sensie ochrony danych osobowych i tak dalej, tego się by się nie dało absolutnie przetestować w Europie i nikt by się nie zgodził na to, żeby lustrować historię, nie wiem, telefonu komórkowego, logowania czy stanu konta przez banki, to w ogóle jakaś zupełna utopia, ale faktycznie w Afryce może to się dzieć. A Brazylia? Tak, no i to jest jakby przykład tego startupu, który wszedł do Brazylii, która jest krajem oczywiście wiele bardziej rozwiniętym, ale też ma problem z rozwarstwieniem społecznym i też ma jeszcze bardzo duże rzesze obywateli, które jakby ilością wolnej gotówki czy stopniem adopcji technologii przypominają typowego Kenijczyka czy Nigeryjczyka. Był też drugi startup, który też siedział w fintechu, już nie pamiętam dokładnie, czym się zajmował, ale wszedł do Indonezji. Także a startupy nigeryjskie, czy startupy kenijskie, czy afrykańskie właśnie szukają tych rynków poza Afryką z uwagi na ich wielkość. Bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo złudne patrzeć tylko i wyłącznie na ilość mieszkańców w danym kraju, z uwagi na to, jak niewielka ich część może być twoim klientem. A jednak kraje południowo-wschodniej Azji czy Ameryki Łacińskiej ten współczynnik rozwarstwienia mają o wiele bardziej przyjazny. Znaczy, może nie dla startupów z Europy, ten PKB per capita nadal będzie słaby, ale dla startupu z Nigerii to już jest prawie, że Eldorado, tak mówiąc. No tak, tak. No, 250-milionowa Indonezja może być naprawdę Eldorado i rynkiem fantastycznego zbytu dla pomysłów afrykańskich, ale patrzmy jeszcze na to, co powiedziałeś o tych trzech jakby hubach technologicznych, tych takich krajach, w których można by było znaleźć, czy szukać najpierw, później znaleźć nie tylko konsumentów, ale też rozwiązania, czy kadrę, która mogłaby te rozwiązania
wdrażać w życie. Powiedziałeś o Kenii, powiedziałeś o Nigerii, powiedziałeś o Republice Południowej Afryki. Sebastian Mikosz, były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, później pracujący w Kenya Airways, zwrócił też w jednym z niedawnych wywiadów uwagę na to, że przeszacowano też w pewnym sensie rynek podróży lotniczych, rynek lotniczy w Afryce. Wydawałoby się, że ta rosnąca w siłę w pewnych częściach Afryka będzie częściej podróżować na lepszym poziomie, że będzie możliwy do powtórzenia ten scenariusz azjatycki z południowo-wschodniej Azji, że linie typu AirAsia czy inne takie low costy no, śmigają po kilkadziesiąt razy między gęsto zaludnionymi aglomeracjami. I to się też nie udaje. Dlaczego? To jeszcze a propos tych hubów, dodam, że Egipt i Kair jest bardzo istotnym hubem, to są te cztery miasta, Kair, Lagos, Nairobi i RPA, tak naprawdę to powiedzmy Johannesburg albo Cape Town. I Kair tutaj trzeba, nie można zapominać, bo on w zeszłym roku chyba otrzymał największą ilość inwestycji, jeśli chodzi o startupy tak, technologiczne. Tak. To nie był mój kraj, bo ja się wstrzymałem afrykańskim. Tak, mówisz, tak. A propos rynku lotniczego. To tutaj jest parę problemów. Ja oczywiście nie jestem takim specjalistą rynku lotniczego jak Sebastian Mikosz, który siedzi w tej branży od lat i on wie to wszystko wiele lepiej. Natomiast z mojej perspektywy, ja budowałem ten serwis rezerwacji hoteli. Współpracowaliśmy z 20 tysiącami hoteli w Afryce i z 15 liniami lotniczymi. To co ja wiem, to, że linie lotnicze zarabiały najwięcej na lotach do i z Afryki i wewnątrz. To był zawsze kontynent najbardziej marżowy. Z uwagi na to, że popyt był o wiele większy niż podaż, tych linii lotniczych i lotów było nadal za mało. Żeby latać wewnątrz Afryki, to jest po prostu masakra. Ja znam ludzi, którzy latali przez Europę między dwoma krajami afrykańskimi z uwagi na wygodę, lepszą jakość linii lotniczej czy lepszą jakość lotniska. Nie nadrabiała zdecydowanie infrastruktura lotniskowa. Lotnik jest po prostu za mało, mają zbyt małą przepustowość. Każda linia lotnicza chciała otwierać nowe to połączenia, ale brakowało tych lotnisk. I na pewno spowolnienie w rozwoju ilości lotnisk i jej przepustowości temu przeszkodziło. No, teraz się wydarzył COVID, to też w ogóle posypało wszystko. Ale może to też wpływa trochę jednak na to, że ten biznes nie rozwija się tak szybko w Afryce, jak można by się było tego spodziewać, bo biznes lubi też podróże, biznes musi się komunikować, no teraz być może w obszarze COVID-u nie jest to tak częste i tak oczywiste jak wcześniej, ale może po prostu trudność w dostępie do niektórych miejsc, do niektórych rynków, do niektórych klientów decyduje również, oczywiście również w porównaniu z tym, co też mówiłeś, jakby w towarzystwie tego, co mówiłeś, w trudnościach w tworzeniu biznesu w Afryce. Zdecydowanie. To, że ciężko się lata w Afryce, rzutowało na biznes, ale popyt był ogromny. Linie lotnicze chciały latać, tylko znowu, bo to jest problem across the board, to jest problem w każdym sektorze, nie nadąża infrastruktura, tak, bo niestety tak. Ona jest źle zarządzana, jest źle budowana i tak dalej. I dlatego Chiny bardzo rozsądnie przede wszystkim skupiły się na infrastrukturze. Chińskie powiedzenie mówi, chcesz zbudować cywilizację, zacznij od dróg. I oni przede wszystkim pakowali kasę w projekty infrastrukturalne przez ostatnie 20 lat i to się dopiero niedawno zmienia. Natomiast jeśli chodzi o branżę hotelarską, która trochę też pokazuje rozwój linii lotniczych, to w roku 2016 bodajże w Afryce zakontraktowano największą ilość nowych hoteli na świecie. Powiedz, jak twoim zdaniem w takim razie będzie wyglądał ten wyścig o Afrykę, bo rozumiem, że z tego, o czym rozmawiamy, jednak wynika, że ten wyścig nadal trwa i będzie kontynuowany. Czy jakieś kraje oprócz Chin mogą stanąć w szranki z nimi o walkę o afrykańskie rynki, czy to już raczej, tak jak powiedziałeś, pozamiatane, czyli Chiny już wygrały tą walkę o Afrykę i właściwie nikt tam swojego biznesowego nosa nie wściubi? To jest w interesie, czy ja nie jestem specjalistą w tej polityce i w biznesie politycznym, natomiast z tego, co obserwuję, to jest na rękę różnego rodzaju liderom afrykańskim, żeby o ich względy, że tak powiem, zawsze walczyły dwa mocarstwa, czyli Chiny i załóżmy ten świat zachodni, tak go nazwijmy, czyli Stany razem z Unią Europejską, które niby są reprezentowane osobno, ale grają w tą samą bramkę. Ponieważ to zwiększa pozycję negocjacyjną danego kraju, kiedy zabiegają o współpracę dwa konkurujące ze sobą mocarstwa, czego nie było przez wiele, wiele lat. Znaczy, no była Rosja, ale to
to na pewno nie na taką skalę, jak teraz sobie radzą Chiny. I władcy z Afryki teraz lepiej sobie radzą z rozgrywaniem tych swoich własnych interesów, potrafią coraz więcej ugrać. Więc akurat ten konflikt, czy nie konflikt, ten wyścig sprzyja Afryce i być może będą miały coraz lepsze warunki. To jest takie optymistyczne podejście. Z drugiej strony widać, bo coraz więcej danych na ten temat wycieka, że tak jak kiedyś pomoc z Zachodu była po prostu rozkradziona i nic z tego nie wyszło konkretnego, tak teraz współpraca z Chinami wylądowała na drugim krańcu skali, bo umowy pożyczkowe z Chinami, to niedawno był przeciek właśnie w prasie, między Chinami a Nigerią albo między Chinami a Kenią, są tak drastyczne, że można by nawet sugerować stwierdzenie, że Chiny planują, że ktoś się nie wypłaci, więc Chiny wejdą i wtedy przejmą złoża surowców naturalnych albo port, co miało już miejsce bodajże w którymś chyba kraju wschodniej Afryki, nie pamiętam teraz. Czyli ktoś, kto po prostu ma kapitał, obawa, że... tak, dyktuje warunki. Tak, kiedyś było dużo właśnie ataków na temat takiej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 60., 70. i tego, jak oni sobie właśnie takimi pożyczkami i potem przejmowali wpływy w Ameryce Łacińskiej i Środkowej. Pamiętam, była taka książka o tym, chyba Economic Hitman się nazywała. I jak słyszę o tym, jak teraz Chiny rozgrywają te rzeczy i jak słyszę to ze strony krytyków polityki chińskiej, bo ja za bardzo opinii na ten temat nie mam, to opinie tych krytyków przypominają trochę właśnie te działania Stanów lat 70. zeszłego wieku. Marku, powiedz mi jeszcze, tak zbliżając się do końca naszej rozmowy o stereotypach. Nasi widzowie, myślę, że w dużej części pewnie gdzieś te stereotypowe myślenie sobie noszą i myślę też, że wielu Europejczyków, Amerykanów, mieszkańców Azji myśli o Afryce nadal w sposób taki dość konwencjonalny, nie uwzględniający wszystkich procesów i obszarów zmian, które się dzieją, czy wektorów zmian, które dzieją się na naszych oczach, twoich zwłaszcza jako człowieka, który na co dzień działa, mieszka, przebywa, inwestuje w Afryce. Wśród tych krajów, które wymieniłeś, Kenia, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Egipt też jako bardzo ważny ośrodek, gdzieś umieściłbym jeszcze pewnie Angolę jako takie miejsce dla mnie osobiście dość zaskakujące w czasie kryzysu już poprzedniego w roku 2009-10 ze zdumieniem czytałem o tym, że rzesze młodych Portugalczyków lecą do Luandy, do pracy, przeprowadzają się do Angolii, ponieważ Angola proponuje im, czy oferuje im lepsze warunki finansowe niż pogrążona w kryzysie ich rodzima Portugalia. Czy ta Angola gdzieś jeszcze jest? Tak zapytam konkretnie akurat o Angolę i które jeszcze ewentualnie kraje bądź ośrodki w Afryce byłyby twoim zdaniem w jakiejś najbliższej w miarę wyraźnej przyszłości takimi kolejnymi miejscami, gdzie ten biznes technologiczny mógłby coś tym krajom dać? A propos Angolii, no tak, Luanda jest najdroższym miastem do życia w Afryce. Tak. Kraj, który zdecydowanie żyje z ropy i tam ekspaci, czyli imigranci z Europy, którzy mają stosunkowo wyższe wykształcenie i doświadczenie, dość dobrze zarabiali. Tak było w wielu krajach. To się już zmieniło z uwagi na to, że lokalni menedżerowie są coraz lepiej wykształceni, mają coraz lepsze doświadczenie. Kryzys w ten sposób trochę pomaga Afryce, bo w Nigerii to było podobnie w roku 2009, że coraz więcej Nigeryjczyków, którzy spędzili wiele lat w Stanach, bo przenieśli się z Nigerii, jak mieli lat kilkanaście, tam skończyli studia i potem gdzieś pracowali. Przez kryzys w Stanach stracili pracę, więc wrócili do Nigerii i najważniejszy był ten transfer wiedzy i doświadczenia i kontaktów. I to bardzo pomaga krajom afrykańskim, bo brakuje tego transferu wiedzy, a powracający tak zwani repaci bardzo pomagają. Więc ten kryzys może tutaj paradoksalnie Afryce pomóc w długiej perspektywie. Też musimy wspomnieć o tym, że to też troszeczkę gdzieś te echa kolonializmu też istnieją. Tak, że Portugalczycy też dlatego dążyli do Angolii z racji dawnych kolonialnych jeszcze przyzwyczajeń, jako Angolę, jako portugalskojęzyczny obszar dawnej swojej kolonii. Gdzieś te oczywiście transfery nadal są, ale chciałem właśnie zapytać jeszcze o kolejne jakby adresy na afrykańskiej mapie, które twoim zdaniem mogą błysnąć w najbliższym czasie. Jakieś takie wschodzące gwiazdy, tak. No na pewno Ruanda, bo Ruanda jest takim krajem, w którym obecny
obecny rządzący, miłościwie panujący, dyktator jest takim przykładem, przynajmniej chce być takim przykładem i to mu chyba wychodzi, takiego miłościwego dyktatora. I taki model się zdaje sprawdza o wiele lepiej w Afryce na tym etapie rozwoju ekonomicznego niż demokracja, która może zniszczyć kraj, jeśli jest sprawdzona za szybko. Także Rwanda bez wątpienia nazywana jest powoli Szwajcarią Afryki. Ghana zawsze była ciekawym krajem, nazywany jest taką Afryką light, bo tam problem z korupcją jest stosunkowo mniejszy niż w całej reszcie regionu. Jest to kraj, który ma jak na Afrykę dość mocną ekonomię, a jeszcze niedawno odkryli złoża ropy naftowej i tam zawsze ciągnie bardzo dużo firm międzynarodowych. No, RPA zawsze jest na mapie tym krajem o najbardziej skomplikowanej historii, w którym jednym z niewielu dobrych rzeczy po apartheidzie jest to, że mamy dość dobrze działającą infrastrukturę czy system prawny. Natomiast ona ma coraz więcej problemów teraz. Ten, co nie zmienia faktu, że nadal jest tam potencjał na robienie biznesu dla optymistów. Cóż, cały czas Kenia jest takim, przepraszam, Etiopia, to jest jeden z moich ulubionych krajów, w którym Ethiopian Airlines jest przykładem linii lotniczej, który sobie świetnie radzi. Tak. Dzięki wsparciu rządowemu, ale też dzięki temu, że to jest dobrze zarządzane. Może nie jestem do końca obiektywny tutaj, ponieważ moja firma współpracuje z Ethiopian Airlines. Natomiast świetna linia lotnicza i Etiopia się bardzo szybko rozwija. Oni teraz otwierają też największe w Afryce lotnisko niedługo. A przecież to jest kolejny... właśnie ten stereotyp o Etiopii jako tym najbiedniejszym kraju, gdzie właśnie te dzieci z wydętymi brzuszkami, głód afrykański pokazywany była właśnie przez pryzmat Etiopii, a tu właśnie, tak jak mówisz, no dokładnie odwrotnie jest, prawda, dokładnie stereotyp tak. się odwraca. No, to jest ta organizacja charytatywna niestety, jak one sobie upatrzą tak. pewien kraj i wrzucą reklamę w CNN, to mogą popsuć komuś PR na wiele, wiele lat. Tak. Także dla mnie po wschodniej stronie Rwanda i Etiopia zdecydowanie ulubione. Na zachodniej, jeśli chodzi o taki dobry kompromis jak wielkości, tak, a jakości, to jest zdecydowanie Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, świetnie sobie radzący. Kraj francuskojęzyczny, jednak to, czy kolonizowali ciebie Francuzi czy Brytyjczycy, to potem widać dużo też różnic w tym, jak potem ekonomia się rozwija, ale to też jest temat na inną rozmowę. To jest temat na inną rozmowę, podobnie jak na przykład kultura afrykańska, która też się bardzo mocno rozwija. Bardzo dużo słucham ostatnio Zingeli, czyli tej muzyki z Ugandy, która z kolei no, okazuje się jednym z najbardziej prężnych i prężnie rozwijających się gatunków muzycznych w klubach Afryki, nie tylko Afryki. Marku, powiedz jeszcze na koniec w takim razie, pojawisz się na InfoShare, opowiesz polskim przedsiębiorcom, polskim startupowcom, ludziom technologii zebranym właśnie na konferencji InfoShare o tym, jakimi parametrami, jakimi wskaźnikami mierzyć tą Afrykę. Jak sądzisz, co mogłoby być atrakcyjne dla polskich inwestorów, dla polskich być może pracowników, którzy mogliby pomyśleć sobie, a może by tak rzucić wszystko i pojechać do Afryki pewnego dnia do pracy? Nie wiem, czy to jest najlepsza droga rozwoju, bo ona niesie ze sobą wiele ryzyk. Wydaje mi się, że bardzo niedocenionym kontynentem jest Afryka dla przedsiębiorstw, które już zbudowały sobie jakąś pozycję w Europie, być może dzięki rynkowi docelowemu, jakim była dla nich Polska, czy może ściana wschodnia, czy może Niemcy, i następnie myślą o dalszym rozwoju i najczęściej wtedy jako ten rozwój wybierają dalszą Europę Zachodnią albo porywają się z motyką na słońce, powiem przysłowiowo, na Chiny albo na Stany Zjednoczone. A wydaje mi się, że ten taki rodowód radzenia sobie w biznesie w bardzo ciężkich sytuacjach, którzy mają polscy przedsiębiorcy, on bardzo, bardzo pomaga w Afryce. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że polscy przedsiębiorcy sobie poradzą w Afryce o wiele lepiej niż niemieccy, czy hiszpańscy, czy brytyjscy. Tylko my nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę, bo nie mamy często porównania. I jakby chciałbym trochę właśnie tym przedsiębiorcom na tym etapie rozwoju otworzyć oczy. Bo jak ktoś jest początkujący, chce po prostu mieć przygodę życia, to jak najbardziej może przylecieć do Afryki, ale to nie znaczy, że mu się nie wydaje, że tylko dlatego, że przyleciał z Europy i skończył jakąś europejską uczelnię, to mu daje nie wiadomo jaką przewagę. A twoje takie najdziwniejsze, najbardziej szokujące wspomnienie z początku w Afryce? Czy czymś o nie miałeś, czy coś cię naprawdę zdziwiło, czy
Pamiętasz coś takiego? Tak, i to potem nawet było w książce Kapuścińskiego. Ja to o tym przeczytałem najpierw w książce Kapuścińskiego, a potem to zobaczyłem na żywo i sobie przypomniałem, że wylądowałem w Lagos po raz pierwszy w życiu i zewsząd wszyscy na siebie strasznie krzyczeli. I Kapuściński napisał, że jeśli widzisz parę dwóch Nigeryjczyków strasznie skaczących sobie do gardeł i tobie się wydaje, że zaraz jeden z nich wyciągnie nóż albo pistolet i zaczną się zabijać, to znaczy, że to po prostu jest dwóch przedstawicieli pewnego plemienia, którzy rozmawiają ze sobą o pogodzie. A co mam na myśli tutaj? To że bardzo wiele plemion, czy grup etnicznych, nie używamy słowa plemienia, grup etnicznych w Afryce ma to do siebie, że są bardzo ekspresyjni. I jeśli ciebie nie lubią, to ci to powiedzą, jeśli ciebie lubią, to też to widać. Mają jakby serce na dłoni i to było taką odświeżającą charakterystyką, bo to nie jest typowe dla Europy Wschodniej czy Północnej. Super, bardzo ci dziękuję w takim razie za tą rozmowę, za no nawet nie garść, ale pełne garści informacji o Afryce. Wspomniałeś o książkach Kapuścińskiego, sam też piszesz książki. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie można ją kupić, jak się nazywa i co w niej znajdziemy. Tak, napisałem książkę podsumowującą swoje kilka lat przygód w Afryce i nie tylko. Nazywa się Goniąc Czarne Jednorożce, wydaliśmy ją za Gorą. Mówi się, że można ją dostać we wszystkich dobrych księgarniach w Polsce, również w formie audiobooka. Tak, Afryka dała mi dość dużo ekstremalnych przygód, zarówno pozytywnych, jedną z firm udało nam się wprowadzić na giełdę w Nowym Jorku, jak i negatywnych. Miałem też swoją dozę przygód ze skorumpowaną policją w Nigerii. Byłem też poszukiwany przez pewien moment listem gończym i o tym, jak sobie z tym poradziłem i przy okazji parę innych przygód obyczajowo biznesowych opisałem też w tej książce. Podobno jest ciekawe, także super. Polecam sprawdzić. Jeżeli jest tam wątek sensacyjny również, tak jak zapowiadasz, to widzę, że jest pełne spektrum i ta przygoda życia, myślę, że w tym przypadku też się długo nie skończy. Ta mocno już ugruntowana na afrykańskim gruncie przygoda życia. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Widzimy się w takim razie na InfoShare. Naszym gościem w kolejnym interview był Marek Zmysłowski, człowiek, który z Afryką, myślę, biznesowo jest za pan brat. Dziękuję.